Mateusz Kaniowski, czas na kolejny odcinek z waszym typowaniem, z waszym, czyli widzów, bo to właśnie widzów Fame ma. Przepytuję o to, kto zwycięży na karcie wag gali numer 12. Pierwszy odcinek jest już za nami, więc na niego też śmiało wpadajcie. A teraz oglądajcie i pamiętajcie, jeżeli chcecie obstawiać, to tylko i wyłącznie legalnie możecie to zrobić na BetClicku, tylko dla pełnoletnich. Zaczynamy. BetClick, najlepszy bukmacher. Ze specjalną ofertą dla widzów kanału. Link w opisie. Sprawdź też ich social media. Słuchajcie, no mamy taki traf. Fanek Fame marzeniowy w to wierzyć. Cześć, jak się nazywacie? Gał, Gabriela się nazywam. Cześć, Maja. Lena. I Sandra. Mam na imię Piotrek. Fabian, jestem z Kozienic. Kuba, jestem. Michał z Warszawy. I od kiedy oglądasz Fame ma? No, myślę od trzeciej gali, coś takiego. Dawid z tej strony. I od kiedy oglądasz Fame ma? Oglądam właśnie Fame MMA od samej praktycznie pierwszej gali, więc no. Mamy eksperta, który powie wam, jak typować. Patryk. I od kiedy oglądasz Fame MMA? Od pierwszej gali. Czyli kolejny ekspert. Hubert. Casio kontra Wrzosek. Casio, ponieważ jest wyższy, cięższy mi się wydaje. No na pewno jest cięższy, przecież Wrzosek to waga piórkowa. I myślę, że go wypunktuje na spokojnie. Dobra, czyli Casio to twój ulubiony zawodnik Fame MMA? Nie wiem, kto to jest Marcin Wrzosek, ale stawiam na niego, bo bardzo nie lubię Casio, bardzo nie lubię. Sandra jest tak wielką fanką, że jest też myślę jak ona. Nie, mamy takie same zdanie jak Sandra. Dokładnie, dokładnie. Myślę, że Casio, z racji tego, że ma duże, bardzo duże doświadczenie, Wrzoska, jednak średnio kojarzę Wrzoska. Wrzosek. Dlaczego? Nie przypadam zbytnio za Casiuszem. Problem z Casio jest taki, że po tym jak przegrał pierwszą walkę, już zeszła z niego ta taka otoczka tego niepokonanego. Myślę, że za Casio. Trochę tak chciałbym, żeby też wygrał. Jak wiesz, przychodzą profesjonaliści, zawsze się tym underdogom kibicuje, moim zdaniem. Pojedynek myślę, że będzie bardzo zacięty z obydwu stron, ale koniec końców myślę, że może być wynik jako remis. Remis? Remis, no. To się ciężko dojść do takiego wyniku jak remis dojść. Wiem, lecz to jest boks i uważam, że jednak może Wrzosek. Kursy są bardzo wyrównane. Gdybyś musiał na jedną osobę obstawić, to powiedziałbyś, że? Casio ma pewnie większy kurs i bym obstawił z ryzykiem Casio. Czyli w tym typowaniu macie remis, Casio i Wrzosek. Dobrze, że jest ekspertem, bo choć z nim zawsze wygracie. No, wydaje mi się, że to będzie walka pod Casio bardziej, bo on zawodowo ten boks trenuje. Wrzosek to jest bardziej MMA. No i jakbym miał wstawiać, to chyba na Casio. No to myślę, że Wrzosek, chociaż no zależy jak ta walka się potoczy, bo to może wyglądać jak parkę z Casio, a może to wyglądać zupełnie inaczej. No ale jednak myślę, że doświadczenie Wrzoska pozwoli mu wygrać. Anna IBFF albo IBFF. Anna kontra Kamiszka. Myślę, że Kamiszka. Kamiszka. Kamiszka to jest dziewczyna... Artura Szpilki. Dobra, Kamiszka, za nazwisko. Ale ona jeszcze nie ma jego nazwiska, jest jego narzeczoną. No tak, ale za ksywę, powiem tak. Nie znam zupełnie, więc nawet nie chcę się wypowiadać. Tu bym obstawił Kamiszkę też, bo widziałem jej walki, tamtej osoby nie znam po prostu. Błoński kontra Mateusz Fitlovers. Mateusz Fitlovers! Mateusz, 100%! Ja mam jego dziewczynę. Tak, Pamerka. Pamerka jest super, Pamerka. My jesteśmy za Mateusz robione. Błoński dłużej trenuje, ma już naprawdę chyba rok za sobą treningów, a Mateusz, coś tam mówili, że chodził na salę i tak dalej, ale wydaje mi się, że Kacper da radę i myślę przez TKO. Myślę, że Kacper Błoński z uwagi na doświadczenie, chociaż wiem, że Mateusz z Fitlovers, głównie się go kojarzy właśnie z takiego sportowego stylu życia. Ale obstawiam właśnie, że Kacper Błoński. Powiedziałeś tak niepewnie Mateusza, jakbyś go nie znał. Kojarzy bardziej z Fitlovers, jakby ktoś mi powiedział, że Fitlovers. To... Dla kontrastu poproszę teraz reakcję dziewcząt. Mateusz Fitlovers! Mateusz Fitlovers. Śledziłem go bardzo długo kiedyś. Wiem, że ćwiczył tam akrobatykę, na siłowni też dużo spędził czasu. Ze sztukami walki też wiem, że miał jakieś tam styczności, bo widziałem, że boksował sobie w worek i w ogóle. Więc wydaje mi się, że Mati wygra. Myślę, że po tej walce z Dubielem, może przed tą walką z Dubielem, Kacper był takim zawodnikiem, o którym się myślało, że będzie na przykład bardzo dobry. Teraz moim zdaniem, jakby był rewanż z Dubielem, postawiłbym na Dubiela. Aczkolwiek myślę, że jest lepszy od tego Fitloversa. To postawię na Błońskiego. Tego Fitlovers. Nie, to też nie było niekulturalne, po prostu stawiam na Błońskiego w tej walce. A sam się nie spodziewałem, bo no dobra, no jak tu już dymimy, no nie przepadam za bardzo za Błońskim, ale postawię na niego w tej walce. No pojedynek będzie na pewno dla niego niełatwy, ale myślę, że koniec końców będzie tak, że Błoński może wygrać na punkty. Kacper Błoński.
Sercowo. Znaczy umiejętnościami nie wiem, jak to będzie tam u nich, ale sercowo Błoński. No to nie wiem, co Mateusz ma do zaoferowania, ale myślę, że... Salto. No to właśnie. No to myślę, że Kacper i tak wygra. Kacper wygra, Marcin wygrał, to teraz czas na ich rewanż. Polak kontra Wiewiór. Polak kontra Wiewiór. Myślę, że Polak. Tak, Polak. Tak. Wczoraj był Marsz Niepodległości, dlatego pewnie. Ale żarcik. Jestem bardzo ciekaw tego, jak Adrian się pokaże na tle dobrze parterowego Wiewióra. No powiem tak, walka będzie ciężka. Kibicuję obu zawodnikom. Ale no sercowo chyba z Adrianem jestem. No i waga ciężka, czyli podobnie do ciebie, Radzikowski kontra Wesja. No to ja jestem sercem za Radzikowskim. Chciałbym, żeby wygrał Radzikowski. Jestem bardzo ciekaw jego postawy w czasie walki, jego stylu na pewno, bo to jednak chłop, który przyszedł ze strongmanów. Bestia na pewno dłużej trenuje, bardzo fajnie się pokazał w dwóch walkach, ale jednak mimo wszystko postawię na Radzika. Radzikowski, jestem z Łowicza, a on jest z Głowna, więc bliżej jakby. Już wiecie, dlaczego wygra Krzysztof Radzikowski, bo jest z Głowna, musicie zapamiętać. Bestia. Bez żadnego typowania Bestia. Bestia. Od razu. Bestia, Bestia. Czyli boisz się Bestii? Boję się Bestii. Ciekawe kolejne starcie. Uważam, że koniec końców będzie to Radzikowski. Myślę, że pierwsza runda będzie taką zaciętą, wiadomo, zapoznanie przeciwnika i druga myślę, że zweryfikuje wszystko i Radzikowski pokaże jakimś nokautem technicznym. Ja stawiam na doświadczenie Bestii. Super, a kogo najbardziej lubisz na całym FMMA? Na całym FMMA najbardziej lubię dwóch przedstawicieli BetClicka, czyli Kubańczyka i Filipka. Popo. Wiesz co, wydaje mi się, że Adrian Polak. Czyli co, uważasz, że wygra z Wiewiórem? Myślę, że tak. No, myślę, że ma wielkie szanse. Jeśli podzielę galę na walki, zadymianie oczywiście władca piekieł, chyba każdy to powie. A zawodników? No nie wiem, ja na przykład lubię Araba, lubię Wiewióra, takich zawodników, którzy rzadko przegrywają walki, które dobry poziom pokazują. Kiedyś nim bonus, dzisiaj bym powiedział, że jest może i Casio. Chyba Adrian Polak to jest taki faworyt mój. Kto wygra walkę? Zusie kontra Marty Renty. Ja myślę, że Zusie. Myślę, że Zusie. Kirenty już chyba kiedyś walczyła na fejmie, prawda? Przegrała z Martą Linkiewicz szybko. No właśnie, mi się wydaje, że Zusie. Zusie mimo wszystko. Tak, ja jestem fanką Marty Linkiewicz, więc pozdrawiam. Dlaczego? Dlaczego? No i vlogi na Instagramie, to jest content wysokiej klasy. Odważnie. Wy typujecie na BetClicku, a Michał ma specjalny sposób na typowanie. Chciałbym, żebyś go przedstawił widzom. My typujemy w monopolowym i jak nam walka nie wejdzie, to chlejemy szoty. I polecam każdemu taki sposób. I na jakie starcie czekasz najbardziej w FMMA? Powiem ci, że na starcie na przykład Amadeusza z Kasiem w MMA. To jest takie dla mnie starcie, oni się tam nie lubili troszeczkę. Nie chcę, żeby Kasia namawiał Amadeusza na boks. Chciałbym, żeby takie starcie było w MMA. Każdy by chciał taką walkę zobaczyć, co? Piszcie w komentarzach, czy chcecie. Little Monster. O, to by było ciekawe. Mega, mega. Wojtek Gola, wiesz co robić? A wy? Oliwka Brak. O, Oliwka Brak. Jankleosia, Jankleosia powinna zobaczyć. Jankleosia. O, Jankleosia, totalnie. Dawajcie Oliwkę Brak z Jankleosią. Najlepsze, jak myślę. Z kim ty byś wygrał swoje MMA? Z Boksdelem. Boksdel, Masnoni. No. Z nikim raczej. Pierwsza taka odpowiedź, to mi się podoba. Myślę, że nikogo, no może Kruszwila. Dzięki wielkie.